Nasza kamera we wrocławskim zoo to oznacza dobre wieści. Na świat przyszły dwie, zagrożone wyginięciem jaszczurki helodermy meksykańskiej. Wyróżnia je ciekawa kolorystyka, ale także to, że są jadowite. One zamieszkują suche tereny od północnej części Meksyku, południowej części Stanów, aż po Gwatemalę w różnych podgatunkach. Wszystkie mają jedną cechę, która wyróżnia je, to są barwy. One mają zawsze kolor żółty lub czerwony na ciele, a w świecie zwierząt to taki kod sygnałowy, który mówi: uważaj, nie ruszaj mnie, ja jestem jadowity. Tak samo ma nasza osa czy salamandra. To właśnie fakt, że helodermy meksykańskie są silnie jadowite, powoduje ich zwalczanie na masową skalę. Jednak zwierzę to nie jest agresywne, zapewnia dyrektor ogrodu zoologicznego we Wrocławiu Radosław Ratajszczak. Jad jest silny, natomiast ona nie jest zwierzęciem agresywnym. Nigdy nikogo nie jest w stanie dogonić, bo jest bardzo powolna. Dzięki temu, że ma jad. Ona nie musi gonić ofiary, tylko gryzie ją raz i zabija w ten sposób, że jad zaczyna działać. Także to nie jest zwierzę agresywne, jest bardzo spokojne, łagodne. No ale no niestety, jeżeli ktoś się nadepnie, to się broni. Rozmnożenie tego gatunku to ogromny sukces ogrodu i jego pracowników. My się staramy zapewnić im jak najbardziej optymalne warunki i temperaturę, i wilgotność. Staramy się też różnicować ich pożywienie, żeby nie było cały czas takie samo. Więc cały czas no, próbujemy im podawać coś nowego, coś innego, żeby miały to urozmaicenie. Zimą też obniżamy temperaturę w terrarium, aby jednak to zastymulowało gady do rozrodu w okresie wiosennym. Helodermy meksykańskie, w przeciwieństwie do jadowitych węży podczas ukąszenia, swojej toksyny nie uwalniają od razu. Wydziela się ona dopiero w chwili mocnego nacisku mięśni szczęki. Helodermy żywią się głównie jajami ptaków, gryzoniami czy dużymi owadami. W przyszłości nowi mieszkańcy wrocławskiego zoo opuszczą je, aby poszukać swojego szczęścia gdzie indziej. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.